Trochę więcej o tym, jak święty Paweł pokazuje, z czego należy się chlubić. No i to oczywiście odpowiedzi na dwa ważne pytania, które otrzymałem, a które staram się Wam pokazać w świetle nauki Kościoła. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, dziękujemy Ci za świadków wiary w naszym życiu. Ludzi, którzy pokazują piękno Twojej miłości i zapalają nas tą miłością, kiedy do Ciebie przychodzimy. Ofiarowując Ci cały dzień, w tę kolejną niedzielę naszego życia. Dzisiaj przywołujemy świętego Jana od krzyża, który napisał tak: Nie zwracaj uwagi na niedoskonałości innych, chroń milczenie i nieustanny kontakt z Bogiem, a wykorzenisz wielkie niedoskonałości z duszy swojej i staniesz się bogaty w wielkie cnoty. Dzięki ci, panie, za świętego Jana od Krzyża, którego dzisiaj stawiasz na drodze naszego życia, byśmy także od niego mogli się uczyć, tak jak będziemy uczyć się od apostoła narodów, którego dzisiaj słowa chcemy przyjąć i rozważyć. Amen. Co do mnie to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie. A ja dla świata. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawet kiedy jest wcześnie rano, to jak widzicie, mewy nie śpią. Mewy i rybitwy to jest ptactwo, które tutaj nad morzem, bo przecież koszalin jest tak blisko morza, nieustannie daje o sobie znać, ale to jest bardzo piękne dawanie o sobie znać. No a dzisiaj, a dzisiaj dotykamy tajemnicy. Chlubienia się przez Świętego Pawła, ale z czego? Z krzyża. Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Krzyż Świętego Pawła to jest ciekawe w ogóle sformułowanie. Dlaczego w ogóle dotykamy tajemnicy krzyża? Dlatego, że ona jest nierozdzielna z chrześcijaństwem. Nie można odrzucić krzyża. Odkroczenia za Jezusem. I krzyż jest znakiem przynależności do bycia uczniem Jezusa. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że coraz więcej chrześcijan, także tych chrześcijan, którzy nie są z nami w jedności tej doktrynalnej, zaczyna mówić o krzyżu. Ostatnio słuchałem jednej z konferencji. Jednego z pastorów, który, słuchajcie, mówił o Krzyżu jako przeciwwadze do teologii sukcesu. Tak, to nie jest pomyłka. I ten, ten pastor, który właśnie o tym mówił, pokazywał, że dzisiaj bardzo wielu skupionych jest na teologii sukcesu, to znaczy Krzyż wyeliminowuje. Z nauczania Jezusa Chrystusa? Oczywiście odpowiedź nasza jest bardzo prosta. Nauczanie Jezusa Chrystusa bez krzyża nie jest pełnym nauczaniem. Nie da się nie mówić o wymaganiach, które niesie Ewangelia, bez krzyża Pana Jezusa. Będzie to bardzo płytkie. Jezus będzie bardzo bardzo nieprawdziwy w tych, w tych rozważaniach, w tym przepowiadaniu. Natomiast no, musimy wiedzieć o tym, że wielu idzie na łatwiznę. E, ktoś powie, proszę księdza, ale e, mówić o krzyżu, mówić o wymaganiach trzeba umieć. Oczywiście trzeba się tego uczyć, ponieważ często krzyż jest Poszukiwane tam, gdzie krzyża nie ma. Jak to? Bałaganiarstwo, gnuśność, lenistwo, niezaplanowane najróżniejsze rzeczy są traktowane jako Bóg tak chciał. Najprawdopodobniej Pan Bóg po prostu patrząc na to, używając antropomorfizmów, takich określeń ludzkich, na, na to, co możemy powiedzieć o Panu Bogu. Bierze się za głowę, kiedy przez nasze lenistwo my mówimy, że Bóg tak chciał. Bóg nie chce lenistwa. Bóg nie chce zła. Bóg nie chce tego, żeby człowiek, słuchajcie, żeby człowiek swoje zaniedbania przypisywał Panu Bogu. To jakieś nieporozumienie. Więc to wołanie świętego Jana Pawła II jest bardzo. Bardzo natchnionym wołaniem, które jest wyczytane nie tylko z Świętego Jana od Krzyża, ale przez, przede wszystkim ze Świętego Pawła: e, Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To jest to, co Święty Paweł mówi: że bierze w niewolę swoje ciało. Człowiek zmysłowy zawsze będzie chciał czegoś innego niż człowiek duchowy. To jest naturalna konsekwencja grzechu pierworodnego. To jest to, co w sobie nosimy, no właśnie na poziomie walki, która się dokonuje każdego dnia, na nowo, kiedy stajemy przed kolejnymi dylematami, wyborami, kiedy stajemy przed konkretnymi sytuacjami, z którymi musimy się zmierzyć. I teraz zobacz, kochana siostro, drogi bracie, kiedy uczciwie. Podejmujesz troskę o swoje zbawienie. To już jest Twój krzyż. Kiedy mierzysz się ze, swoim, ze swoją niemocą w kontekście planowania czasu na modlitwę, to już jest Twój krzyż. Kiedy nie mając siły ani chęci pójścia na niedzielną Eucharystię, idziesz na tę Eucharystię, bo Twoja postawa jest znakiem wiary. To już jest niesienie Twojego krzyża. Kiedy mierzysz się z tym, aby nie odpowiedzieć tym samym, czym odpowiedział Ci współmałżonek, to już jest podjęcie Twojego krzyża. Kiedy z pieczołowitością i zaangażowaniem sprzątasz dom, to już jest podjęcie Twojego krzyża. Kiedy spełniasz tak naprawdę sumiennie obowiązki wynikające z Twojego powołania. To już bierzesz swój krzyż. Nawet wtedy, kiedy jesteś wyśmiewany, nawet wtedy, kiedy twoi koledzy z pracy mówią, no ale bez przesady, zobacz, jakiego masz szefa, zobacz, w jaki sposób on postępuje. Pamiętaj, ty masz patrzeć na jedyne zwierciadło, jakim jest Ewangelia, na Twojego mistrza i pana i to będzie dawało ci siłę dlatego że to wszystko jak mówi święty paweł co będziesz robić w tym momencie będziesz robić nie jak dla ludzi by się pokazać ale jak dla niego i to jest cudowne w tym dzisiejszym tekście mamy też określenie w 6 rozdziale 17 wersecie o pewnych bliznach które hmm, Święty Paweł nosi na swoim ciele, Zaczął przeczytam, żeby nie być gołosłownym. Przecież ja na ciele, na ciele swoim noszę blizny, znane przynależności do Jezusa. Moi drodzy, raz w życiu spotkałem się z takim stwierdzeniem, którym ktoś powiedział, że to były stygmaty świętego Pawła. Kiedy zacząłem badać tę sprawę, pytać mądrzejszych od siebie biblistów, profesorów, którzy Studiując Pismo Święte, no dotykali można powiedzieć niesamowicie większych obszarów wiedzy niż mnie to dane było w czasie moich jednych czy drugich studiów, to ta teza musiała zostać obalona. Święty Paweł oczywiście miał na swoim ciele, krótko mówiąc, blizny, ale bardziej odbiczowań, od cierpień zadanych przez ludzi ale nie ma nigdzie odniesienia, które by mówiło o stygmatach świętego Pawła. Więc miejmy to na uwadze i miejmy to y, jako, znaczy, wiedzmy to, że to jest y, może czyjeś stwierdzenie, ale ono nie jest y, 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 na tym poziomie badań naukowych, biblijnych badań. Y, Adekwatne z prawdą, nie jest prawdziwe, krótko mówiąc. Więc, no właśnie, to tylko co do odniesienia do tego fragmentu, które może budzić chwilę jakiegoś naszego zapytania, zatrzymania. I na koniec, może dzisiaj chociaż dwa pytania, ponieważ tych pytań nie tylko napływa dużo, ale, ale jak widzicie, one co jakiś czas się pojawiają także w tekście pod konkretnymi pod konkretnymi filmikami. Pytanie z ostatniej środy dotyczące niegodziwych i godziwych mszy świętych. To pytanie które wiąże się z tym, że niektórzy spośród was mają wątpliwości, czy księża, którzy niegodziwie się zachowują, ale nie są suspendowani, czy ich msze święte są godziwe. I tutaj prawo kanoniczne, kodeks prawa kanonicznego, tutaj katechizm Kościoła Katolickiego mówią tak. To nie oznacza, że Bóg chce niegodziwego zachowania jakiegokolwiek kapłana, ale nie chce nie dawać łask, czyli, krótko mówiąc, podwójne zaprzeczenie. Chce dawać łaski nawet wtedy, kiedy kapłan, żyjąc w grzechu ciężkim, sprawuje Eucharystię, spowiada. On na siebie zaciąga kolejne winy i kary, ale te sakramenty, które sprawuje, są całkowicie ważne i łaski, jakie z nich płyną, są przez Pana Boga ofiarowywane tym, którzy w tych sakramentach. Uczestniczą. Oczywiście jest to odwrotnie do tego, co powiedziałem w środę. Podepnę ten filmik w kontekście właśnie kapłanów, którzy wydaje się, że zewnętrznie żyją super, są w karach kościelnych i niegodziwie sprawują msze święte. Więcej posłuchacie o tym w tym właśnie filmiku z, ze środy. I drugie pytanie, które jest dość mocne, pytanie które brzmi, a które także otrzymałem od was, czy zawsze w sakramencie pokuty i pojednania działa Duch Święty. To jest pytanie na poziomie jednego z filmików, w którym jeden z kaznodziejów użył takiego sformułowania, że przecież tam działa tylko Duch Święty. No nie. To nie jest prawda. Dlaczego? Bo Kościół by się nie zabezpieczał na przykład czymś takim jak solicytacja. Najbardziej poważny grzech, jaki może się zdarzyć, znaczy jeden z najbardziej poważnych grzechów, to jest to, kiedy kapłan w sakramencie pokuty i pojednania namawia do grzechu. I latę sentencje z moty samego prawa, ksiądz taki popada w najgorsze kary kościelne. Musimy o tym wiedzieć i pamiętać. I co w związku z tym? W związku z tym nie można powiedzieć, że tylko Duch Święty działa w sakramencie pokuty i pojednania. Jest także czynnik ludzki. Więc jeżeli ksiądz kazałby, czy nawet proponowałby, czy odwrotnie, proponował albo kazałby zrobić coś niegodziwego, to nie tylko nie masz obowiązku w sakramencie pokuty i pojednania go. Posłuchać, ale masz obowiązki wynikające z tego, że trzeba takiego księdza zgłosić, żeby nie wyrządzał krzywdy innym. I to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne e, dla nas, e, dlatego, że no, tak być nie powinno. Czy ksiądz kiedyś doświadczył czegoś podobnego? Nie w kwestii solicytacji, nie w kwestii tego, że, że ktoś namawiał mnie, bo solicytacja jest związana z grzechem przeciw szóstemu przykazaniu, ale doświadczyłem czegoś takiego w sakramencie pokuty i pojednania, że jeden z kapłanów próbował mnie, księdzu, wmówić, że ja nie żałuję za grzechy, podczas gdy wszystkie pięć warunków sakramentu pokuty spełniałem. I kiedy odezwałem się do niego, że to nie jest prawda, że ja nie żałuję za grzechy, po czym ksiądz w ogóle e, mniemał, że ja że nie żałuję za grzechy. On nie umiał na to pytanie odpowiedzieć, tylko skwitował to jednym zdaniem, że ksiądz jest niepokorny, że ksiądz jest pyszny. Akurat pokora nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ pokora to prawda. Więc jeżeli ktoś jest w prawdzie... I pokazuje pewne rzeczy, to wcale nie oznacza, że nie jest pokorny, nawet jeżeli mówi rzeczy inne niż ja, akurat w tym momencie yy, myślę. Dobra, tyle, bo pytania nam zdominują odcinek. Dziękuję, że jesteście. Niech ta niedziela dzisiaj będzie dla Was pięknym doświadczeniem miłości Pana Jezusa. Niech będzie takim oderwaniem się od, od ducha tego świata, od, od naszej słabości, nędzy. Pamiętając, że w czasie dzisiejszej Eucharystii. Jezus przypomina nam to, co uczynił. Umarł i zmartwychwstał za nas. Więc wybierajmy go dzisiaj. Niech ta komunia święta, którą będziemy przyjmować, będzie takim znakiem, naszym znakiem jezu. Oddaję z Tobie moje serce, moje życie, moje sprawy, jako jednemu zbawicielowi, jako temu, który, który chce, żeby mnie prowadził. napełnię mnie duchem świętym na cały ten nie tylko dzień, ale i tydzień, bo dla niektórych spośród nas ta niedzielna Eucharystia to jest Eucharystia na cały tydzień do następnej niedzieli, byśmy potrafili kochać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale Subskrybujemy, lajkujemy no i poczytajcie, co dzisiaj przygotowałem i obejrzyjcie, co. Bo to bardziej w tą stronę dzisiaj przygotowałem filmiki dla Was do obejrzenia. Nie moje, ale mam nadzieję, że pomocne w duchowym rozwoju.